Dzień dobry, ja jestem Elektrośmieciarz, a dzisiaj zabiorę was na niesamowitą przygodę z lutownicą. Naszym pacjentem są słuchawki Creative Sound Blaster Tactic 3D Alpha. Mają one kilka lat, lecz nadal są one przyzwoitymi przetwornikami. Mam natomiast jedną sporą dolegliwość. I kabel plącze się i zawija. Niestety stracił swoje właściwości przewodzenia prądu. Więc wymieńmy go i już za kilka minut będziemy mogli cieszyć się świetnymi słuchawkami. Pomijając odpadający materiał, rozbieramy pilocik, któremu już jakiś czas temu ułamałem zatrzaski. Szybki test multimetrem pokazuje, która żyła przewodu się przerwała. Na szczęście stało się to na odcinku łączącym peceta z pilotem, a nie pilota z przetwornikami. Rozbieranie ich zajęłoby nam o wiele więcej czasu. Wylutowanie kabla poszło gładko i sprawnie. Przecinamy nowy kabel na pół, aby móc przylutować go do linii mikrofonu oraz do linii słuchawek. Lutujemy żyły zgodnie z oznaczeniem na PCB. Najbardziej wysuniętą część złącza do kanału lewego, środkową do prawego i uziemienie do ostatniego. Szybki test i słuchawki działają. Lutuje kabel do wyjścia mikrofonu, łącząc prawy i lewy kanał do plusa mikrofonu. Ten również zaczyna szczęśliwie działać. Pozostało nam złożyć pilocik do kupy. Niestety w związku z łamanymi zatrzaskami musiałem wspomóc się klejem na gorąco, który po kilku godzinach odmówił posłuszeństwa. Będę musiał kupić odpowiedni klej i poza nagraniem złożyć pilota. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że czegoś się dzisiaj nauczyliście. Do zobaczenia w następnych filmach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Bye!